Witam serdecznie. Dzisiaj dalszy ciąg serii pastwiskowej. W dniu dzisiejszym chciałem ogólnie porozmawiać o tym, co się tutaj znowu dzieje dalej. Mamy już listopad, po Wszystkich Świętych. Pastwisko jest intensywnie wykorzystywane, może nawet trochę zbyt intensywnie. Trzeba z tym zawalczyć. Poszerzymy pastucha. Kozy idą tutaj za mną w nadziei na jakieś smakołyki. One są bardzo przekupne, tak? Koza pożre wszystko. No bez przesady, no kiełbasy nie ruszy, tak? Mojego palca też nie. Tu jest statko tych moich kóz. Tu od lewej Anglonubis, jakiś mieszaniec. Część to saneńskie, część to polskie. Bardzo pozytywne zwierzęta, spokojne. Idziemy dalej na pastwisko, pójdą za mną, będą za mną teraz szły. Tak, prowadzimy zwierzęta na pastwisko. Trochę dalej. No, przyspieszyły elegancko. Kozła już nie ma. Spełnił swoją funkcję. Kozy są zakocone. Teraz będziemy czekać na kozią siarę. Kozia siara jest bardzo pozytywna. Tutaj zrobimy zbliżenie kózki. Pomaga. Zawiera dużo przeciwciał. Pomaga na grzybice, gruźlice, wiele innych ciężkich chorób. Sprzedam niedrogo, 200 za litr. Możecie się do mnie odezwać w tej sprawie. Jakoś mnie tam namierzycie. To jest gospodarstwo rolne Praszki 98. Na YouTubie jestem na Google, sklep Wiech, kozie mleko, lokalizacja Praszki, koło Bętkowa. Kozy, proszę bardzo, prezentują się elegancko. Z przodu to jest ta niemiecka. Jak widać, żerują na trawie. Tutaj trochę zapasy trawy, sianka na zimę. No ale to z tego to raczej już nic nie będzie, bo tutaj mi wiatr zwiał folię. Tutaj trochę jest, tam są z tyłu gęsi, ale one to się trochę chowają. No prowadzimy pastwisko na kozy. Chodźcie, kozule. Idziemy. Chodźcie, kozule, chodźcie. Idziemy. Będziemy je teraz pasać. Dla was wszystko zdrowo, smacznie, ekologicznie, bez zbędnej chemii i dziadostwa. Nie stosuję absolutnie żadnych środków. Jedynie, jak wspomniałem, trochę randapem miedzę prysnę, ale to nie rzutuje na zdrowotność stada i na to, jakie to mleko będzie. Może dostaniecie od tej kozy siarę, od tej, albo od tej, albo od tej. Wszystko dla was. Staram się tutaj, jak widać, wypas jest pastwiskowy, pastuch. Tu robimy panoramę wolburki elegancko. Kukurydzy już nie ma, została zebrana. Tam trochę zapasów sąsiada słomy. Ozimina już posiana, wzeszła, widać z przodu. Dziękuję. Będę relacjonował na bieżąco. Zapraszam po kozią siarę. 200 zł litr. Dziękuję.